współczesne zagrożenia dla rodziny, papieska pochwała ducha rodzinności, a także wątek afrykański. Między innymi te tematy pojawiły się dziś na synodzie na temat rodziny w Watykanie i o nim dzisiaj będziemy rozmawiać. Michał Koźlik, witam serdecznie w Ekspresie Synodalnym w Salve TV. Przed nami kwadrans informacji, komentarzy i oczywiście goście w studiu. A są nimi dzisiaj Kinga Ostrowska i Wojtek Gałązka z Domowego Kościoła, czyli takiego odgałęzienia ruchu Światło-Życie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam. Dziś czwarty dzień synodu. Od wczoraj biskupi obradują w małych grupach językowych. Panuje tam dosyć duże zróżnicowanie kulturowe i to bardzo dobrze, dlatego że biskupi mogą popatrzeć szerzej na problemy globalne, problemy rodziny. Od dawna takim przykładem, pięknym przykładem realizacji tego nauczania Kościoła o małżeństwie i rodzinie jest Afryka. Afryka, która ma nieco inne problemy niż zachodnia cywilizacja, ma również swoje nadzieje. Właśnie o tym teraz Mateusz Dzieduszycki prosto z Watykanu i jego gości. Tam spod auli Pawła VI w Watykanie, w której obradują synodalni ojcowie, jest z nami jeden z nich, arcybiskup Akry w Ganie, Gabriel Charles Palmer Baker. Arcybiskupie, jaki jest afrykański punkt widzenia na rodzinę? Wie pan, w Afryce rodzina jest ciągle czymś bardzo wyjątkowym. Mówimy o rodzinie jako o grupie osób większej niż tylko ojciec, mama i dzieci. Dla nas rodzina jest obecnie bardzo ważna. Przede wszystkim dlatego, że doświadczamy bardzo wiele radości i szczęścia w rodzinie, a także kryzysów i wyzwań. Co ja mógłbym wam powiedzieć? Bez rodziny afrykańskie społeczeństwo rozpadnie się. Dlatego trzeba zrobić wszystko, aby rodzina, zarówno ta najbliższa, jak i szerzej pojęta, także rodzina, która tworzy społeczeństwo, naród, trzymała się razem. Więc jesteśmy tutaj, żeby dzielić się radością, którą mamy w rodzinach afrykańskich, nadzieją, a także, żeby rozmawiać o wyzwaniach i kryzysie, przez który przechodzą afrykańskie rodziny, żeby wysłuchać naszych braci i sióstr z innych kontynentów, żeby dowiedzieć się, jak uniknąć niektórych kryzysów pojawiających się w związku z rozwojem gospodarczym. Co dzisiaj stanowi największe zagrożenie, podstawowy problem dla rodziny? Urbanizacja i związana z nią postępująca sekularyzacja. Ponieważ ludzie przenoszą się do miast w poszukiwaniu bardziej komfortowych, ekonomicznych i społecznych warunków życia. To dobrze, ale z drugiej strony wielu z nich zostaje wykorzenionych ze swoich domów, ze swoich rodzinnych środowisk. Pracujący muszą opuścić swoje żony, swoich mężów, którzy zostają w wioskach, a oni mieszkają osobno w miastach i są przez to narażeni na takie formy życia, które utrudniają utrzymywanie więzów rodzinnych. Rozwój jest dobry, modernizacja jest dobra, ale jak rozwijać się, modernizować bez utraty więzi rodzinnych? Kościół powinien pracować z członkami rodzin nad utrzymywaniem i pogłębianiem więzi w rodzinie. Thank you very much, Excellency. A my zobaczymy się za chwilę. Naszym gościem będzie arcybiskup Stanisław Gądecki. Opowie nam, co dzisiaj wydarzyło się na synodzie. Arcybiskup Charles Palmer Buckle był gościem Salve TV. No właśnie, rodzina afrykańska ma swoje problemy, ale ma swoje również uroki. Czego Zachód, czy szeroko rozumiana zachodnia cywilizacja może się dzisiaj uczyć od tej afrykańskiej rodziny? Czego może się uczyć? Powinna się uczyć takiej właśnie jedności, jak tutaj biskup wspominał, że to są rodziny pokoleniowe. Rodziny, gdzie tradycja przekazywana jest przez dziadka, ojca, na wnuka. Oni czują się, mają wsparcie. Mają wsparcie także w wychowywaniu dzieci na przykład. Czy my dzisiaj mamy z tym problem? Czy mamy problem z pokoleniowością w rodzinach? Mamy, dlatego że może tak w Afryce wszyscy członkowie rodziny są trochę od siebie zależni. Nasze społeczeństwo już jest już po tym etapie, kiedy tam dopiero problem jest, że ludzie wyjeżdżają za chlebem i są rozdzielani od rodziny. U nas rodziny już są rozdzielone, tak bardzo mało rodzin. Jest rodziny wielopokoleniowe, które w Warszawie tutaj u nas mieszkają i to są duże pokoleniowe rodziny. Wszyscy są zwykle skądś, gdzie
dziadkowie mieszkają dalej, a rodzice mieszkają tylko z dziećmi. I żeby utrzymać więzi rodzinne bliskie, trzeba włożyć pewien wysiłek w to. Jeżeli rodzice zajmą się tylko pracą i to będzie główny cel w życiu, żeby zapewnić byt materialny swoim dzieciom, to nie może zaistnieć rozluźnienie więzi rodzinnych. Wielopokoleniowość, ale też taka chyba już genowa radość, którą tamte rodziny z sobą niosą, prawda? Tak, bo życie w rodzinie... Ja pytałem się wczoraj córki swojej, co ona powiedziała w tym programie, gdyby miała powiedzieć rodzina. Mówi, że bardzo fajnie jest w rodzinie, można się razem powykupiać, a najfajniej, że jest babcia i dziadek. Czyli jedno zdanie, które mi dziecko streściło, co jest najfajniejsze w rodzinie, to, że się razem jest wesoło i są też dziadkowie. Czyli dzieci doceniają to, poza tym, że rodzice są dla nich najwyższym autorytetem i to w rodzicach mają pierwsze oparcie, to jednak czują się tak bezpiecznie podbudowane, jeżeli jest kolejne pokolenie w rodzinie. No właśnie, macie trójkę dzieci, to znaczy każdy z was osobna, w sumie szóstkę, choć nie ze sobą. Więc macie to doświadczenie no właśnie takiej rodziny już wielodzietnej i jak sam pan mówi, wielopokoleniowej. Jakie z tego płyną korzyści? No ja mogę się podzielić, bo ja mieszkam ze swoimi teściami, więc moje dzieci mają kontakt na co dzień z dziadkami. Oczywiście historia ich Polski, Warszawy jest im bardzo dobrze znana, więc dziadkowie im opowiadają, jak to kiedyś było, jakieś historie, a jednocześnie jest taka fizyczna pomoc nam, młodym ludziom, gdzie idziemy na przykład do pracy. Wiem, że to dziecko jest przez dziadka odebrane, przypilnowane i ono jest szczęśliwe po prostu. Tak. Idziemy do pracy albo do kina. Babcia i dziadek. Też jest taka możliwość, możemy zacieśnić nasze więzy, bo mamy komu zostawić te dzieci na przykład. My czujemy też, tak rozmawiamy też wśród znajomych rodziców o takich bardzo niekonwencjonalnych korzyściach z babci dziadków, ponieważ dziadkowie robią wszystko, żeby nasze dzieci rozpuścić, rozpieścić i złamać wszystkie zasady, które próbujemy dzieciom zaszczepić od niejedzenia słodyczy począwszy. Jest trochę taka rywalizacja, kto będzie lepszy dla dzieci, rodzice czy dziadkowie? To może powodować w rodzicach, taki najpierw, że bunt, że dziadkowie nam przeszkadzają w wychowaniu. A jak się dobrze nad tym zastanowić, to jest idealna sytuacja, bo taki dziadek nauczy nasze dzieci podejmowania samodzielnych decyzji. Jeżeli rodzic mówi jedno, potem dziadek mówi, dobra, ale tutaj trochę cukierków może zjeść. Dziecko może polec i zjeść te cukierki, a może nauczyć się, my to obserwujemy, powiedzieć, nie, ja mam zasady. Z rodzicami ustaliłem, że nie będę jadł cukierków i dziadek mówi, wow, masz zasady. To jest bardzo bezpieczna forma przygotowania dziecka do samodzielności w szkole, że potem w szkole sobie dzieci bardzo łatwo radzą. Czyli nawet ta próba rozpieszczenia dzieci przez dziadków jest bardzo pożyteczna dla wychowania dzieci. No dobrze, mówimy o tych urokach takiej właśnie rodzinności, ale rodzina to nie tylko te uroki, niestety również zagrożenia. Zagrożenia, z którymi szczególnie w dzisiejszej erze rodziny muszą się borykać. Przenosimy się teraz z powrotem do Watykanu. Tam właśnie Mateusz Dieduszycki i jego już zapowiadany przed chwilą gość właśnie w tym temacie. Witam ponownie, jestem w towarzystwie księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Księże arcybiskupie, dzisiaj trudny dzień obrad nad sprawami, które można powiedzieć są przeszkodą dla dobrego funkcjonowania rodziny, jak gender, feminizm. Jakie były szczegóły, jakie były kulisy tych dzisiejszych obrad? Prawdziwą groźbą nie jest gender, tylko genderyzm, to znaczy ideologia, która stara się zniszczyć małżeństwo i rodzinę właśnie poprzez zatarcie różnic płciowych. Ideologia genderyzmu zmierza ze wszystkich stron do tego, żeby zaciemnić tę prawdę i najpierw wprowadzić zamieszanie poprzez działanie na dzieci i to bez zgody rodziców. Przymuszanie 12-letnich dzieci do tego, żeby przebierały się w spódnicę i chodziły w spódnicy przez tydzień. Potem także ta masywna taka seksualizacja dzieci, przygotowanie ich do tego, żeby wszystko widziały właśnie w perspektywie seksu oderwanego od płciowości nawet. I w końcu, żeby instruktorami młodzieży była sama młodzież, która już jest zdegenerowana.
To są te punkty genderyzmu, które są nie do przyjęcia. Pan Bóg stworzył małżeństwo naturalne, to znaczy takie, które dotyczy nie tego czy innego narodu, nie tej czy innej religii, tylko dotyczy każdego człowieka, jaki rodzi się na ziemi. Zagrożenia, które płyną ze strony feminizmu, gender, są już, można powiedzieć, dosyć uświadomione w Polsce, ale często sądzimy, że w krajach Europy Zachodniej nie ma tej świadomości. Czy ksiądz arcybiskup z kontaktów z kolegami biskupami, z braćmi biskupami z innych krajów europejskich może potwierdzić taką tezę, że te episkopaty są mniej świadome zagrożenia ze strony gender i feminizmu? Nie, episkopaty są wszystkie świadome tego zagrożenia, natomiast nie wszyscy rodzice są tego świadomi. Mieliśmy właśnie świadectwo piękne tej pary neokatechumenalnej, która ma 12 dzieci i mówi o tym, że od kilkunastu lat mieszka w Maastricht, w Holandii. Mówią, że dzieci są zachęcane do tego, żeby prowadzić inicjację seksualną w bardzo, powiedzmy, młodocianym wieku, żeby ich przygotować do współżycia bez jakiegokolwiek, powiedzmy, odniesienia do odpowiedzialności, do rodzicielstwa, do dojrzałości. Z jednej strony się walczy z tym zjawiskiem na świecie, którym jest wciąganie do małżeństwa dziewczynek, powiedzmy młodocianych, co jest szczególnie praktykowane w islamie. A z drugiej strony właśnie się zmusza poniekąd do tego, żeby przemysł antykoncepcyjny mógł zarabiać na produkcji, powiedzmy, swojej, właśnie rozszerzając pole zainteresowanych. Ta rodzina mówi, że oni stosują bardzo prostą taką, powiedzmy, technikę i odpowiedź na te zagrożenia właśnie w postaci dialogu wewnątrz rodzinnego. To znaczy, że każda niedziela jest spotkaniem z dziećmi i omawianiem całego tygodnia. Co się zdarzyło w tym tygodniu, co było w szkole, jakie trudności, jakie powiedzmy wątpliwości zrodziła szkoła. I potem przerabianie tego z dziećmi. Bez czasu poświęconego na rozmowę z dziećmi nie da się tego uratować. Nie da się w żaden sposób przed dyktaturą uchronić. Bardzo dziękuję za te słowa. Życzę odwagi i dobrych efektów w obradach. Dziękuję, księże arcybiskupie, a my widzimy się już jutro. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, jednocześnie przewodniczący polskiej delegacji na synodzie, mówił o zagrożeniach dla współczesnej rodziny. My wracamy do rozmowy. No właśnie, czy te zagrożenia są dzisiaj realnymi zagrożeniami dla rodzin? Czy państwo czuwają to w swoich rodzinach? Tak. Ja osobiście nie odczuwam, ale dlatego, że jakby ja jestem świadomy, że to jest zagrożenie i to jest coś, co rozwala małżeństwo, rodzinę, bo też wypływa z pewnej deprawacji. Jest mi przykro, że ileś osób nie doświadczyło miłości w rodzinie i na tyle dużo mają w sobie tego braku, nie pustki wynikającej z braku miłości, że zaczynają nazywać normą patologię, którymi jakoś trzeba załatać, zresztą te braki, które powinna miłość rodzinna zbudować. I bo to nie ma o czym dyskutować. No. Jeżeli ja wiem, że to jest szkodliwe, bo to jest szkodliwe. No, bo w jaki sposób temu przeciwdziałać? Jak się angażować i w co się angażować? Żeby... Jeżeli moje dziecko ma relację ze mną i czuje się dobrze w rodzinie, to mój syn chce być jak tata, a moja córka chce być jak mama. I jakby my patrzymy na dzieci naszych znajomych, że dziewczynki są stereotypowymi dziewczynkami, które ubierają się jak dziewczynki, a nie szukają czarnych glanów, a chłopcy chcą być silni, męscy, odważni. I nikt im tego nie mówi, że tacy mają być. To nie jest, że my nie chcemy stworzyć na siłę, że facet jest pustym macho, a dziewczynka blond i głupotką, tak? Tylko w normalnym rozwoju, gdzie dziecko dostaje wszystko, co jest potrzebne do szczęścia, z dziewczynki wyrasta kobieta, z chłopca wyrasta mężczyzna. To jest natura, jakby biologii się nie oszuka. Dopiero jeżeli jest gdzieś duży brak w tych wartości, dzieci są wystawione
na taką pustkę wartości, to wtedy różne złe rzeczy przychodzą, dzieci je deprawują. W naszej szkole nikomu do głowy nie przyjdzie, żeby był jakieś zajęcie z gender. Dyrektor powiedział, że on jeszcze nie oszalał, jakby nawet nie ma o czym dyskutować. Więc rodzice mogą nawet nie być świadomi, że coś takiego może być, bo ci, którzy odpowiadają za rozwój dzieci, na przykład w szkole już tu czuwają, tak? I to nawet nie prowadzą dyskusji, czy to jest potrzebne, czy nie, bo każdy normalny człowiek wie, że to jest niepotrzebne i każdy normalny człowiek wie, że to wynika z jakiegoś braku w życiu. Ale brak nie można nazywać normą i nie można przerzucać swojego braku na braki, żeby inni ludzie też tak mieli, tak? Bo teraz od dzisiaj nas wiemy, że to jest normalne, że ja się nie czuję mężczyzną, to dzisiaj jak najwięcej mężczyzn powinno się czuć nie do końca mężczyznami. No o zagrożeniach również była wczoraj mowa na synodzie. Kardynał Sarach powiedział o zagrożeniu dyktatury nieograniczonej wolności. Tutaj nieograniczona wolność dzisiaj rozkłada rodzinę, powiedział, i prowadzi do zagubienia tego, co trwałe i ważne w życiu człowieka. No właśnie, czy faktycznie ten dyktat nieograniczonej wolności dzisiaj istnieje? Myślę, że tak. I to jest zagrożenie, nie? I to jest zagrożenie. To jest tak, że mi wszystko wolno, ja mogę. Często jest tak, że rodzice są zabiegani i pewnych rzeczy nie kontrolują, nie na przykład. Tak. Dziecku wszystko wolno, a dziecko nie chce, żeby było wszystko wolno. Dziecko chce mieć zasady, chce mieć granice. Rzeka musi mieć granicy, żeby wiedzieć, gdzie płynąć. Inaczej się rozlewa i stoi bagno. Doświadczają Państwo tego u własnych dzieci, że oczywiście lepiej się rozwijają, kiedy te mocne granice są stawiane? I one szukają tych zasad i pytają się, jakie są zasady. Dlatego dzieci, które nawet nie mają zasad w domu, gdy trafiają pod naszą opiekę, gdzie są zasady, zaczynają się bardzo grzecznie zachowywać, od razu pytają te zasady. Nawet takie proste zasady. Jest grill i to jest gorące. I jak są chłopcy 12-letni, to nie ma siły, żeby ich powstrzymać przed doświadczeniem wsadzenia palca w ogień albo czegoś innego. Wystarczy taka prosta rzecz, nazwać kreskę. Mówię, panowie, tu jest granica i tej granicy nie przekraczamy. Chodzą po granicy tak co do milimetra. Żaden nie przekracza, bo to jest fajne stosować się do granic. Jeżeli dziecku się pokaże granica jako coś, co jest kręgosłupem, co sprawia, że człowiek trzyma się. Musi być bezpieczny, tak? Nikt nie zaatakuje. Mamy swoje granice. Panie Wojciechu, chciałbym, żebyśmy jeszcze chwilkę porozmawiali o randce małżeńskiej. Gdyby pan mógł przybliżyć, czym takim jest randka małżeńska i w jaki sposób wpływa to na umocnienie małżeństw? Ogólnie mówiąc, proponujemy małżeństwom taki czas we dwoje, żeby wyrwali się na chwilę z domu, zostawili dzieci pod opieką. Czasami organizujemy nawet opiekę dla dzieci, dla tych, którzy nie mogą zostawić dzieci pod opieką, żeby mieli 2 godziny dla siebie, spędzone w różny sposób. I jakby jako organizatorzy proponujemy im pewien sposób spędzania randki małżeńskiej. Czasem jest to kino, czasem jest to wyprawa samochodem w dal, po drodze, słuchając radia i przez radio dostają instrukcje, bo rozgłośnie radiowe się włączyły raz w taką randkę małżeńską i podawały osobom przez radio, co mamy dalej robić, o czym rozmawiać. I podajemy im jest w formie listu pytania do rozmowy. I na randce, jak sobie przypomnimy, co robiliśmy na randce, to dobrze by było, pamiętać o tym, że najczęściej się rozmawia, żeby się poznać. Więc proponujemy małżeństwo rozmowę na tej randce. No właśnie. Kawiarnie albo spacer nad rzekę. Tak? Trzeba sobie, mówi pan, o przypominaniu sobie, jak to było na randkach. Czy to oznacza, że małżeństwo z kilkunastoletnim stażem, które ma już dzieci, jest skazane na to, że ta randka jest czymś wyjątkowo ekskluzywnym? Wiele osób oczy otwiera, że faktycznie tak można. Nieraz no. Tak i często jest tak, że na randkę, a to przecież na randkę to się chodzi przed małżeństwem. Tak. I małżeństwa z kilkuletnim stażem doświadczają takiego porywu świeżości w tym wszystkim. Wydaje się, że nie no, po ślubie to już tak z górki, wiele z górki, tak coraz gorzej. Tak, nie coraz gorzej. No właśnie, to może randka. To bardzo się przyjmuje. Mnóstwo małżeństw, które poznaje ludzi i dowiaduje się, że oni chodzą na randki małżeńskie. Ja mówię, ja je organizuję, ale nie widziałem nawet. To znaczy, jakby to już poszło, że ja nawet nie mam kontroli, co kto i jak, kiedy kto był na randce. I okazuje się, że w wielu mediach słyszę, że gdzieś tam ktoś randkę organizuje, kolejną małżeńską. Czyli jak widać, pomysł się bardzo przyjął w wielu środowiskach. Czyli jest potrzeba randkowania, jest potrzeba takiego czasu wyłącznego dla swojej relacji małżeńskiej. O tym mówili też Jadwiga Jacek-Polikowscy na synodzie wczoraj, mówiąc, że teraz, gdy nasze dzieci wychodzą z domu, nastał dla nas nowy zupełnie etap pogłębienia więzi małżeńskich. Tak jakby dopiero ten czas wyfrunięcia dzieci z gniazda był okazją wielką do pogłębienia więzi małżeńskich. Jacek-Polikowski również prowadzi konferencje na różnych randkach u nas, więc doświadcza tego też na co dzień, więc wie, co mówi, wie, o czym mówi.
Papież Franciszek dzisiaj również na środowej audiencji generalnej mówił o tym, że tym lekarstwem na różne takie bolączki społeczne może być właśnie silna rodzina i mówił o duchu rodzinności. Co to jest ten duch rodzinności? W jaki sposób on dzisiaj może być lekarstwem dla społeczeństwa? Rodzina taka, która ma ducha rodzinnego, tak, żeby, o, to jest taka rodzina, która widać nie tylko ducha rodzinnego, to wcale nie są rodziny idealne, gdzie się ludzie nie kłócą. Tam się bardzo dużo ludzi kłóci. Znów moja córka powiedziała, co najczęściej robimy, a najczęściej się kłócimy i co dokuczamy. Tak? I bardzo była z tego dumna, że tak jest. Bo to nie jest nic złego. To jest to, co nasz biskup Hozer powiedział kiedyś, że te dzieci tak się jak kamienie w rzece, tak się wygładzają w tych relacjach. Czasami sobie dokuczają, ale one się kochają i próbują jakby różnych relacji i to się bardzo udziela wśród znajomych małżeństw i rodzin. Te dzieci, nasze dzieci bardzo lubią, zawsze po mszy, pół godziny nie możemy wrócić. Musimy stać przed kościołem. A one muszą się wybawić. Tak. Swoje kilometry muszą wybiegać na placu przed kościelnym, tak jakby się nie widziały, a na co dzień się widzą w szkole, a w niedzielę się widzą na mszy. Pani Kingo, czy po dwudziestu pięciu latach małżeństwa można jeszcze patrzeć na siebie tak jak właśnie przed tym czasem i trzymać się za rękę? Czy to jest dzisiaj tylko taki romantyczny obraz, czy na to może być codzienność? Na pewno się nie patrzy tak samo. My zawsze z mężem, jak idziemy na ślub, to życzymy, żeby to był dzień, w których ich miłość jest najmniejsza. Czyli po 25 latach to spojrzenie powinno być bardziej takie z przeżyć, zbudowane z przeżyć, można by powiedzieć. Głębokie bardzo. I nawet trzeba się bardziej kochać. To spojrzenie musi być bardziej... Bardzo popularne jest takie wśród nas powiedzenie. Jakby to jest to, czym my staramy się żyć w małżeństwach, że kocham cię dzisiaj bardziej niż wczoraj, ale słabiej niż jutro. Oby te małżeństwa kochały się jeszcze mocniej po synodzie, po tych wskazaniach, które miejmy nadzieję będą bardzo konkretne i bardzo pomocne dla wszystkich rodzin na świecie, co nie oznacza, że nie będzie też mowy o zagrożeniach, o których dzisiaj również mówili biskupi i pewnie będą jeszcze dyskutować. Tym dyskusjom będziemy się przyglądać przez najbliższych kilkanaście dni. Zapraszam na kolejny Ekspres Synodalny i tylko przypomnę, że dzisiejszymi naszymi gośćmi byli Kinga Ostrowska i Wojtek Gałązka z Domowego Kościoła od Nogi Ruchu Światło Życie. Dziękuję Wam bardzo za wizytę w studiu, a Państwa zapraszam do obejrzenia kolejnego naszego programu jutro o 18. Do zobaczenia. Posługa misyjna to podróż człowieka posłanego przez Chrystusa po to, aby siebie uświęcił. A uświęcając siebie, będzie pokorny, będzie miał ducha ofiary i będzie służył.